Dzień doberek. Dzień doberek. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Z jakiej, nawet nie wiem co to jest za miejscowość, zapomniałem. Siemanko wszystkim. Witek, Mirek, KPR, Poczciwy Farmer, Arkusz, Otison, siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, witam was z Lumberjacks Dynasty. Oczywiście live, nie ma, że boli. Zastanawiam się, czy mam tu gdzieś ten, czy mam tu gdzieś logo Lambera. Farmer, zaraz zobaczymy, logo tego, przechlista. Zaraz zobaczymy. No. Jest Lamber logo nawet, moi drodzy, jest Lamber logo, dobra. Także siemaneczko, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w krainie, w jednej z fajniejszych krain wirtualnych, czyli w jednej z serii gier Dynastii. Jesteśmy oczywiście w domu, który kiedyś tam już żeśmy odremontowali w miarę. Lucius Rost, siemaneczko Lucius. Także co, powoli przejdziemy się po naszym gospodarstwie. Słuchajcie, po tej ostatniej aktualizacji rozwalili nam meble jakieś tutaj. To wygląda jak taki tani marmur normalnie. Widzę, że tutaj łóżeczko dla dziecka jest postawione. W mojej sypialni. Łóżko na paletach mam, zobaczcie. Także lipa jest totalna. Nie pamiętam jak to wyglądało, ale to na pewno nie było łóżko na paletach. Dobra, Wores, spokojnie. Zresztą to możemy prywatnie popisać, tu nie musisz pisać. Ta szafa też tak wygląda, słuchajcie. Meble nam spsuli, ale to chyba za... To chyba dlatego, że po prostu przy tej aktualizacji już ponoć weszło, że możemy sobie kupić jakiś warsztat, że możemy jakieś meble robić. No także te meble, te stoły, krzesła, to wszystko wygląda lipnie. Lodówki nie można otworzyć, tak jak w My Summer Car, niestety. No i to, co jest skitraszone, tu mamy kuchenkę, a tu sobie robimy, tu możemy użyć kuchenki. Także to skitrasili. No i co? I lecimy z tym tematem, słuchajcie. Nie ma co tutaj, co tutaj leży? Na parasole, tutaj pyk, tylko wieszaka już nie ma. A? Tu jakieś biureczko też, niby jakaś komutka, nie biureczko. Dzięki za suba. No, średnio to wygląda, powiem wam. Te półeczki, być może jak będziemy mogli sobie zrobić, to być może fajnie to będzie wyglądało. Tu jakaś sofa, mogę chociaż na nią usiąść? Nie mogę. Kominek oczywiście, w kominku sobie można rozpalić. Fajny klimat wieczorkiem się robi. Ale co już sprawdzałem, Tomasz Cisz, siemanko. Marek Makles, siemaneczko. Tylko poczekajcie chwilę, nie dublujcie swoich tych, bo to będziemy tutaj się obtykać zaraz. Co zauważyłem, to rozpalam w kominku, ale dymu nie ma, moi drodzy. Nie ma dymu, niestety. Dobra, tych budynków nie odnawiam specjalnie, bo czekam, aż będę mógł je odnowić w takim stanie, jak one są, znaczy w tych kolorach. Bo nie chcę tego odnawiać, żeby wszystko było takie bezjajowe. Ten dom jest bezjajowy, taki bez koloru to bezjajowe. Ekologicznie, Mirek, tam jest taki filtr założony. Dobra, zobaczymy w naszej szklarni, jak to wygląda. Musimy to troszeczkę nawodnić, chociaż tu jest na zielonym, ale włączymy, zawsze lepiej mieć niż nie mieć, jak to się mówi. Ogarniemy jeszcze sobie ule. Czy tu już są? W ogóle jaki mamy? Mamy 23 maja, poniedziałek, godzina 7:41 rano, także no, myślę, że jeszcze trochę za szybko na miód ogólnie. Podlejemy te kwiaty, żeby one tutaj... Tu jest konewka. Podlejemy sobie kwiaty, niech one sobie tu rosną ładnie. Dzisiaj nie mamy co za bardzo, nie ma żadnego planu, słuchajcie, na tego streama, także nic wielkiego tu się nie będzie działo. Także kto tu przyszedł dla fajerwerków, to dzisiaj się... No, będzie rozczarowany, bo dzisiaj tu fajerwerków nie będzie. Porobimy trochę questów. Zaraz wam pokażę. Czekajcie, może... A, jest miód! Jeden słoik miodu jest! Już w maju, zobaczcie. Jak tu kwiaty urosną, to ponoć ma tego miodu być więcej. One wtedy lepiej dają miód, jak są tutaj kwiaty posadzone przy
przy ulach, ale czy tak jest? Ja już się nauczyłem, jeżeli chodzi o gry z serii Dynastii, to co oni piszą, a to jak to potem wychodzi, to... Arturo Kocuro, witam! 8607, o Mirek, to ty więcej zrobiłeś niż ja w zeszłym miesiącu w firmie. W całym miesiącu, ty dzisiaj więcej zrobiłeś. Także dzisiaj fajerwerków nie będzie, sobie tak na spokojnie tutaj po prostu ogarniemy temat... Można powiedzieć naszego obejścia. No niestety jeszcze nie mamy zwierząt. Też lipa moim zdaniem. Jak tutaj jest? O, tu jest miód. Proszę bardzo, dwa słoiki miodu już są. Słuchajcie, miód jest potrzebny do zrobienia tych balsamów, nie balsamów, bo na nich można dużo zarobić. Lepiej się na tym zarabia niż jak się człowiek męczy z tymi deskami. Ja ci wysłałem zdjęcie stanu licznika. Okej, Mirek. Siemka Daniel, witam Daniel, 1977, także opłaca się po prostu robić te mikstury, słuchajcie. Mikstury i te dania tam różne, zaraz zresztą pójdziemy odwalić taką miksturę i zobaczycie, tam za jeden chyba, nie pamiętam czy to za szampon, czy za jakiś balsam, tam się 200 euro dostaje, także niestety tu już nie ma nic. Także zaraz zobaczymy, czy możemy, mamy produkty na to, żeby zrobić sobie ten balsam, ale no ten balsam jest opłacalny. Ogólnie to pieniędzy mamy 10 tysięcy euro. Statystyki możemy sobie zobaczyć. 125 tysięcy euro już zapłaciłem i 124, drugie tyle jeszcze muszę zapłacić. Pin Groove, dokładnie. Pin Groove, Lucius, tak, tam jest... Nasz alchemiku, to tak bardziej jak wiedźma, słuchaj, te mikstury sobie tutaj robię. Zobaczymy, czy możemy coś zrobić z tych mikstury ziołowe. O, mikstura lica, pracuj mądrze, nie ciężko. Najbardziej mi się opłaca robić ten ziołowy balsam do skóry. O, jeden mogłem zrobić, bo on chyba kosztuje 200 euro. Siema Nestor, witam. Pracuj mądrze, a też sobie zrobimy. Także trzeba tu kasę zbierać, żeby uzbierać te 120 tysięcy, to naprawdę tu trzeba dużo, dużo pograć. Albo mądrze, może mądrze. Za przystojny na wiedźmę, no dzięki. Dobra, to teraz pójdziemy ściąć drzewo, które jest... To drzewo jest naprawdę ekologiczne, słuchajcie, bo co zetnę, wyjdę i wejdę do gry, to jest na nowo postawione. To jest dopiero ekologia, moi drodzy. Teraz to zetniemy. Promocji na Steam? A chyba, Lucius, ogólnie gry tego studia są w promocji teraz, nie? Mateusz Tomaszewski, siemaneczko, witam. Dobra. To tu nam drzewo... Jak ja to lubię mówić, drzewo jest zwalone normalnie, albo obalone. To niech to drzewo się tam ładnie... O! Spadło, dźwięk jest. Proszę, drzewo jest przewrócone, a zwierzęta sobie obok stoją, jak gdyby nigdy nic. Ufolutek, siemaneczko, weźmiemy sobie mój wóz, słuchajcie. Przemalowałem go na czarno, teraz to jest taka czarna szczała. I pojedziemy sobie do sklepu sprzedać to, a przy okazji jeszcze sobie zobaczymy na mapie, co mamy tutaj za questy dzisiaj. Jest transport. Na pewno transport zrobimy. Znajdź zagubione owce i transport. A tu co jest? Zaufanym członkiem społeczności, ale tam nie ma nic, to nie działa. Także myślę, że najpierw polecimy tu do transportu, a po drodze w sklepie sprzedamy te mikstury, które żeśmy zrobili. To już będzie parę euro do przodu. Rzeźnik Paweł, siemanko. Oczywiście ze sklepu zawsze kupuję, jak tylko jest, to ze sklepu kupuję warzywa, takie, z których mogę potem zrobić jakieś mikstury, jakieś zupy czy coś. Mój samochód stary tu stoi, bo ja się tepię między sklepami, wiecie o co chodzi. Nie muszę tutaj przyjeżdżać za każdym razem, ale teraz, że jedziemy... Co masz w swoim sklepie, ziomek? Ziomek, nie ma nic ciekawego, ale mam, o, cztery, zobaczcie, cztery ziołowe balsamy sprzedam i już 800 euro wpada, pach.
19 szamponów ziołowych, patrzcie, po 200 euro też, 3800 wpada, pach. To się opłaca, naprawdę to się opłaca robić. I już mamy 15 tysięcy euro prawie. Co tu jest? Mikstura lisa. O, to możemy też sprzedać za 80 euro. Piwokup? A po co mi piwo? Po co mi piwo, powiedz? Co masz w swoim sklepie? Mogę kupić, ale... Ty, 24 euro za browara. Ja mam 8 browarów, to po co mi piwo? Ja mam 8. A to są piwa takie bezalkoholowe. Oczywiście. Rzeźnik Paweł, o co chodzi w tej gierce? W tej gierce chodzi o to, to jest coś takiego jak Farmers Dynasty, jak Medieval Dynasty. Tak samo to jest gra Lumberjack Dynasty, czyli dynastia drwali. I ty w pewnym sensie zakładasz swoją dynastię drwali, przyjeżdżając do swojego do swojej ciotki, do swojego wujka. Przejmujesz po nich gospodarstwo, które potem się okazuje, musisz spłacić 250 tysięcy euro. No oczywiście wchodzisz w interakcję tutaj ze społecznością, ale dopóki nie spłacisz tego, to w pewnym momencie zatrzymuje się twój postęp. Także teraz ja już muszę spłacić wujka, żeby po prostu przejść dalej, żeby mieć jakieś dodatkowe rzeczy w typu o kupno jakiegoś magazynu do robienia mebli. W lasach ambony myśliwskie są niedokończone i amfiteatr może rozwinie się na ich budowę w późniejszych misjach. O proszę. Dobra, to my tutaj teraz jedziemy. Jakieś będzie zlecenie transportu. Tym pojazdem to jest raz, dwa. A ma on w ogóle wahę, a 96%. Gdzie jest ta osoba? Halo? Kto? O, Gabriel. Gabriel. Hi there. Potrzebujesz mojej pomocy? Sienek, witam. Witam, Sienek. Chleb świeżo upieczony musimy dostarczyć i dostaniemy za to 369 euro, jak się wyrobimy oczywiście. Jest szansa, że się nie wyrabiamy, ale no tym raczej łazikiem to się raczej wszędzie wyrobimy. 100 na godzinę sobie pyka, proszę Państwa, elegancko. Tylko z tym skręcaniem tutaj czasami są problemy, ale 2,5 km powinniśmy zdążyć. Oczywiście czas nam ucieka, mamy 7 minut. Tam jak chyba powyżej 4 minuty schodzimy. Siemaneczko, a pisowiec pospolity, no proszę, wpadłeś z powrotem, widzę. Słuchajcie, coś chciałem powiedzieć, a mnie wybił z rytmu. Coś chciałem powiedzieć, a zapomniałem. A poniżej 4 minut bodajże zaczyna czas też dalej leci i zaczyna nam odliczać nasze wynagrodzenie. Ten bug jest szybszy od tekstur. Tak, no 100 na godzinę śmiga. 99. No na pewno już kiedyś byłeś. Wcale w to nie wątpię. Fabryka mebli kosztuje 225 tysięcy. Ty chyba oszalałeś. Nie no, słuchajcie, to moim zdaniem tutaj te pieniądze w Lamberze to trochę jest przegięcie, że to wszystko jest takie drogie. To moim zdaniem trochę... Kurde, blade, jeszcze się zawiesiłem. Dobra, to potem go podniosę. To jest trochę przegięcie, że to wszystko kosztuje w setki tysięcy euro to idzie, słuchajcie. Tak, Jacek, ja dzisiaj trochę popracowałem tym kombajnem. O, i dostaliśmy ile? 369 euro. Popracowałem dzisiaj tym kombajnem na, jak to się mówi, na zleceniach po prostu. Dobra, słuchaj, gościu, albo nie wiem, albo wiem, kim ty jesteś, także ogarnij się tutaj, nie interesują nas takie tematy. Bardzo dobrze, dzięki, Lucius. Lucius, czytasz w moich myślach normalnie.
Także słuchajcie, czekajcie, weźmiemy kolejne jakieś, kolejny, jak to się mówi, quest musimy zrobić. Znajdź zagubione owce. Dobra, teraz znajdziemy zagubione owce. Przy tych zagubionych owcach oczywiście jeszcze się dostaje, jak pamiętacie, te sadzonki do szklarni. No Jacek, Lucius, to ci powiem szczerze, może konkurować z Danko, tak powoli już. Bogdan, no to jest coś pięknego, no bierzesz sobie takiego questa, bierzesz sobie taką misję, gdzie musisz ściąć jakieś pole, tam kilka hektarów i wjeżdżasz tym fendem, no i po prostu... Psz. Może dzisiaj się uda z Grzesiem wieczorem zagrać. Znaczy z Grzesiem, no może tam się chłopaki zbiorą wieczorem, zobaczymy. Ale raczej nie będziemy streamować, bo to ja jutro muszę sobie wstać. Dobra. I'm busy right now. Potrzebujesz mojej pomocy? Tak, mogę znaleźć twoją owcę. 50 euro i nasiona szklarniowe. Bierę to. Teraz mam taki patent, że sobie jadę tym moim buggy jej szukać. Teraz się rozglądamy. Nasz... Patrzcie, dookoła one są, nie wiadomo. Tylko, że teraz to wykrywa wszystkie zwierzęta w okolicy. Także ja tak zawsze strzelam sobie, nie? Nigdy nie jadę, że tak powiem. Coś tam stoi, ale to chyba... Najgorsze są te bociany. O, i to bocian. O. To bocian, ale przy okazji zbieram sobie mikstury ziołowe, słuchajcie. Znaczy zioła do mikstur, nie mikstury ziołowe. Bo tego nigdy dość. Tego, moi drodzy, nigdy dość. Przemas Driver, to jest ciężkie pytanie. Czy ja polecam Lumberjack z Dynastii? Oczywiście, że polecam. Jeżeli nie jest ci szkoda wydać pieniędzy na grę, w którą nie będziesz grał, bo może bardziej będziesz lubił Farmer z Dynastii. Być może. Tak musisz się zastanowić, bo powiem ci, że to jest kolejna z tych gier, które bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na nią. Dobra, polecimy na drugą stronę. No i widzisz, no robimy tutaj... O. Są takie błędy niestety. Robimy tutaj takie questy, widzisz, i te questy się robią po jakimś czasie nudne, powiem ci. I ja miałem teraz ostatnio też przerwę od Lambera chwilę, ale no wracam do niego sukcesywnie. Tam coś jest. Tą owcę tu znaleźć czasami, jak jest dużo zwierząt, to jest masakra. O, i bocian, proszę. Jest to jakieś zioło, nie ma zioła. I bocian sobie stoi. A bociana my nie chcemy znaleźć. A to teraz z powrotem dyramy w tamtą stronę. Tu ich nie ma. Najlepiej jest upatrzyć sobie jeden punkt i w kierunku tego punktu dyrać. Jechać, nie? W sensie. Ale to jest tak dosyć ciężko. A ten o ziołach gada, tak. Także polecam, ale mówię, no musisz się zastanowić, bo jak masz wydać pieniądze, żeby pograć... O, patrzcie, zielono. Jak masz wydać te pieniądze, żeby po prostu znudzić się tą grą bardzo szybko, to mówię, zastanów się, czy chcesz Lambera, czy chcesz Farmersa, czy chcesz Medieval, bo Medieval na przykład to nie jest mój świat. Trochę tam pograłem, ale nie czuję się w tym aż tak dobrze. Siema Epinafiusz, bo tu Epinafiusz się chyba witał. No, 400 tysięcy, żeby wszystko kupić. 4 miesiące, no i to takie 4 miesiące grania konkretnego. Tu jest jeszcze zielonego. Tam jest jeszcze coś zielonego, a to pewnie jakieś poziomki albo coś są. Także mnóstwo kasy tu trzeba i tu trzeba naprawdę sporo posiedzieć w tej grze. Naprawdę trzeba sporo posiedzieć. Ja mam nadzieję, że ja wujka spłacę chociaż, bo tam dalej, żeby jakieś super rzeczy robić, to wątpię, żebym miał w ogóle na to czas. No, teraz czekajcie, polecimy tam sobie na wprost. O, i kolejne zwierzę, co? Kolejny bociek. Kolejny bocian. Aczkolwiek, no jest tutaj też klimat, no nie można powiedzieć, jest naprawdę super klimat jest.
Tylko kurde, te owce. O, i widzicie, wbijecie się w ziemię i trzeba cofać, takie tam. O, jest dużo błędów, a tych błędów wydaje się, że z każdą aktualizacją jest coraz więcej, słuchajcie. O, tam kolejne. My tu więcej ziół zbieramy, słuchajcie, niż znajdziemy tą owcę. Popraw suby pod kamerką, bo są słabo widoczne. Przemas driver. A już Seba spatrzę. Czekaj. Już patrzę, ale nie wiem dlaczego tak. Dlaczego tak się stało? O. Chyba powinno być lepiej. Jeszcze coś zielonego. Halo. Ale dobrze, że tych tu tyle pozbieram. Ziół, kurde, bo będzie można porobić z powrotem te... Grzybów ogólnie dużo mam. Będzie można porobić te mikstury. Bo fajnie by było w końcu znaleźć owce. $12,100 Ideolo. Teraz jest ok. Dzięki, Przemas. Ej, patrzcie. Widzisz? Nie widzę. A widzisz? Ile ja się już tu najeździłem za tymi owcami. O, tu kolejny bociek. Kija mnie robi, skubaniec. O, patrz uważnie. No, chyba ty patrz uważnie. Da się podrasować tego bugi. Wyższe sprężyny i koła i nawet na drzewa nie będzie wjeżdżać. Na drzewa będzie wjeżdżać. No nie, chyba raczej się nie da go podrasować, wiesz? On się po prostu zapada, no, w niektórych tych. Ja zauważyłem, że na przykład jak gdzieś z rozpędu wjeżdżam i jest góra, to często odpuszczam gaz po prostu. No patrzcie, i kolejny bociek. To nie owca, której szukasz. No nie, no bo to był bocian. Jak to ma być owca? Dobra, ale teraz już się tylko jedna tam świeci. O, tu jakieś zioło. Piękne ziółko. Słuchajcie, ten dzięcioł, który tam w tle. Dobra, lecim. Miejmy nadzieję, że teraz będzie tam owca. O, i znowu zioło. To jest bardzo ważne, naprawdę, żeby zbierać te zioła. To mi kiedyś tu mówili, jak ja jeździłem i tylko owce szukałem. A mi tutaj gadali, weź zioła zbieraj, bo to się przydaje, a ja tam jojo, kiedyś se pozbieram. No zobaczcie, kurde. Kiedyś też jeździłem, szukałem, a owca była, słuchajcie, za rogiem, nie? A ja jeździłem, pół mapy przejechałem. Dojedziemy, a tam znowuż bocian. Dzieciom drzewo stukał, a dziewczę płakało. O, tak jest. Aj, coś mi mówi, że to tu. No zobaczcie, i stoi nasza łowieczka. I teraz, żeby ją oddać temu typowi... To 400 metrów musimy, to jest bieg z owcą, słuchajcie, na czas. Bieg z owcą i oczywiście jeszcze przy okazji, jak znajdziemy jakieś ziółko, to owca na gigancie. Jak się jeszcze jakieś ziółko da znaleźć, to ziółko też podniesiemy. A tam już było zioło przy samochodzie, jakieś grzybki, to tam się tepnę do tego bagi i będę mógł przy nim pozbierać. Zawsze tak sobie mam to obmyślone, słuchajcie. Mi się nic...
nie chcę odblokować, jak wujka nie spłacę, ja to lata chyba spędzę. No, to jest Zeus niestety. Powinno być chociaż wybranie trudności. Opatrzcie, a tutaj dym leci, nie? Jak se napalę w kominku, to powinien u mnie dym też lecieć. No. Ej, gościu, weź ją przez płot chwyć, dobra. Uratowałeś moją owcę, mój ty bohaterze. No, dawaj mi. Nasiona ogórka razy 15 i 50 euro, jakby nie było. Dobra, teraz mamy transport. Dotepniemy się do wozu. Gdzieś tu było ziółko. Gdzie jest ziółko? Kurde, nie ma ziółka. Dobra, to lecimy. Piece klasy 5, a ty masz 10. Uuu. Słowa Silvera stały się ciałem Dandy, to nasz pas. No proszę cię. Kamil Sulski, jak tam tobie... Kamil, no standardowo mija, fajnie, szybko. Szybko mi mija. Czekajcie, bo ja źle jadę. Tam miałem jechać. Zawsze ten trójkąt, który mnie ciągnie z powrotem na farmę, mnie wprowadza w błąd. Uuu, ale żem przejechał. Widoki nie da się ukryć. Tu są widoki naprawdę też ładne, nie? Są tak jak Farmers Dynasty, już nie mówię o Medieval Dynasty, bo tam to w ogóle jest. A już teraz ufolutek. Teraz tu będzie transport. Kolejne jakieś punkty doświadczenia i kasa wpadnie, jakaś nie za duża, ale wpadnie. To pewnie ten, który nam tu ma robotę. A, jest tutaj, dobra. Słuchajcie, no i tak fajnie to wygląda. Patrzcie sobie, taki domek elegancki, połatany. Znaczy, to są dziury, to jest do zrobienia ten domek pewnie. Może kiedyś będzie tutaj quest, żebym go zrobił. Szwecy nie obchodzą wszystkich świętych. Jacek, tak jak wszędzie obchodzą wszystkich świętych. Jeżeli ktoś obchodzi, to obchodzi, wiesz. Ale tak jak u nas, raczej nie tak mocno. Jakieś głosy? Pewnie, bierę to. Albo tu jakaś... A tam jakieś dupencje gadają. O, Halloween, one wychodzą z podziemi, wychodzą. Uuu, panie. Dobra. Teraz musimy dojechać. Czekajcie, musimy zobaczyć na mapę. To tutaj odznaczyć i my jedziemy prosto, dobra. Musimy wyjechać tylko na asfalt, a z asfaltu już będziemy śmigać. Ale fura Vores, no fura nieziemska, nie? Chłopie. Mam nadzieję, że my tam, dobra, jedziemy tędy, bo inaczej... O, i tu jest asfalt, dobra. Bo nie wolno autobusem jeździć oczywiście, tym pseudoautobusem nie wolno jeździć. Bo ma okazję zapytać o natura ciekawskiego Georgia. Ja ci powiem, Jacek, ja nawet dokładnie nie wiem, jak to tu funkcjonuje, ale... Wiem, że tak na tych cmentarzach tutaj tam świeczki się jakieś palą więcej czy coś niż normalnie, ale... No, przemas, na bank kupiliśmy, fajny, no, to był zakup życia. Dobra, teraz musimy gdzieś tu w prawo odbić, do góry chyba. Kurde, żebym tylko zdążył. No zobaczcie, jak to wszystko pozłościć. Nie da się czatu czytać przy tych prędkościach. Ale bez tego buggy to tu nie dało rady, słuchajcie. Pamiętacie, jak ja próbowałem zrobić jakieś zlecenie tym pick-upem? Ten pick-up to się wlecze. Nie mil, on tam 60 czy 40 na godzinę on ciśnie. Oj kurde, i w drzewo, i się wbiłem, patrzcie.
Nie no, o fizyce pojazdów można powiedzieć tylko jedno. Jej absolutnie jest brak. No, Lucius, dokładnie. Dlatego doradzałeś Buggy. Ten Buggy faktycznie... Ja mam nadzieję, że to tu jest. Ten Buggy faktycznie jest przydatny. Nie damy rady tu? Czekajcie, nie damy rady tam zeskoczyć coś? Wow, wow, wow! Ty, no taka jazda Buggy to mi się podoba. Tylko że teraz ja tu się... Chyba się trochę zaklinowałem. Nie ma tam jakiegoś przejazdu gdzieś? ...300 godzin u ciebie w polu zrobił, no to elegancko. No piękny kombajn, piękny, tylko że teraz... Teraz będzie problem właśnie z obsianiem tego wszystkiego, bo co, ten kombajn wpadnie na pole i opitoli moment, nie? Tym kombajnem to jest moment. Teraz będzie trzeba ogarnąć jakiś duży sprzęt do uprawiania, do obrabiania pola. O, 3 minuty i zobaczcie, już mi euraski uciekają. Także tutaj się nie popisałem. A to wszystko przez ten wypadeczek. Halo, 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 mam tu dla ciebie coś. Dobra, 277 euro dostałem. No przykro mi. Wszystko idzie w jak najwyższą wydajność, no. Włodzik ksiądz znalazł sobie i napisałem... Tak, Wezeus, ja to widziałem. Już wczoraj nawet na streamie chyba żeśmy o tym gadali, że tam taki ksiądz zrobił. Dobra, i teraz lecimy sobie, słuchajcie, na farmę. No, na farmę, nie? Też z powrotem. O, zobaczymy jeszcze, co tu w tym sklepie jest. Hop. Być może jakieś warzywka, pyk, pyk. Dzień dobry, a pani ma ładne jeansy. Hello. Hello. O, pani ma na przykład dynię sobie kupimy, pyk. To też kupimy. Co by my jeszcze? Nie, my by już nic nie kupili, pani. To starczy nam. Podróże z wujkiem, siema. Kamil Korzekwa, mogłeś wolniej jechać. No mogłem też wolniej jechać, bo nie zawsze szybciej jechać, to znaczy, że szybciej dojechać na miejsce, nie? A teraz jedziemy już sobie spokojnie na farmę. Dlatego misji w Lumber nie robisz? Czemu? Tu nie jedziemy, bo tam będziemy z powrotem pod górę jechać. Jedziemy sobie tędy. Filip Korczyński, siemanko, po raz pierwszy witasz? Ze środka tak słabo trochę widać, ale jest jakby taki klimacik, nie? To jest trochę słabo przemyślane pod tym względem, że na przykład ja teraz, zamiast już się dorabiać trochę na sadzeniu drzew, to ja muszę spłacić wujka, a dopiero wtedy będę mógł sadzić drzewa. To jest moim zdaniem lipa. Słabe to jest. Kogoś innego przywitałeś po raz pierwszy? A no to okej, no dobra, no. Ale chyba się nic nie stało, że ja powiedziałem do ciebie siema też. To jest trochę lipa moim zdaniem, bo teraz ja bym już sobie sadził drzewa na swoich. To po co mi kupować lasy? Jak ja muszę teraz, kurde, nakombinować pieniędzy, nie wiem, z tych ziółek, nie ziółek, po to, żeby wujka spłacić. No, ja bym wolał zarabiać już na swoich drzewach, a nie, kurde, na... No, ale wiadomo, no zawsze można...
Nie, no wiem, że mnie też witałeś, Filip, tylko kogoś witałeś po raz pierwszy. Ja wiem, ja rozumiem, spokojnie. Dobra. O, tam u góry, patrzcie, no zarąbiście. Zarąbiście tam jest normalnie. Kiedyś tam byliśmy, już wam pokazywałem, zresztą na tej skoczni też byliśmy. Umyjemy naszego dzidka. Cyk. Umyj pojazd, jest umyty, piękny. No i teraz na przykład nie mamy co robić, nie? Teraz nie mamy co robić. Moglibyśmy, kurde, co? Nie wiem, postrugać wariata tutaj po wsi. Siema Maciek. Siema Maciek. No, tu mamy fajny warsztat, który tak na dobrą sprawę jest niewykorzystany teraz. Tutaj ten pick-up stał, a ten warsztat sam w sobie jest w ogóle niewykorzystany, ale go mamy. Tutaj mamy naszą stodoło oborę. No nie, no raczej nie oborę, to stodołę bardziej. Ale tu będą na pewno jakieś kury, kaczki i nasze te krowy. Tu będą, no ale też ich teraz nie może być, bo... A, właśnie, Lucius, już lecę, Lucius, z gatunkami desek. Bo ogólnie zobacz, jak już chodzisz sobie tutaj na, gdzie sprzedajesz deski, to patrz, palety desek sosnowych, dębowych, brzozowych i świerkowych. Patrz, masz różne ceny. I skrzynia z płyt wiórowych, drewniana kłoda, kłoda bez kory, pach. I kora, cena 352 euro za tonę. I zrębki 360. My zaraz będziemy mogli wziąć naszego trekra i sprzedać, bo ja mam chyba dużo kory. Silent Bob, siemanko. Siemaneczko. Ile mamy kory? Oj, kory mamy 14 ton. Panie, to trzeba sprzedawać to. Dębina w cenie brzozy. No i teraz zobacz, jest taka biała i zobacz, to jest... Podnieś paleta desek świerkowych, taka bielutka jest. Teraz, tu jest taka ciemniejsza. Paleta desek sosnowych. To już są... Te tu się w ogóle nie wyświetlają, paleta desek. Także tutaj jak otworzysz, to mamy właśnie deski sosnowe. Tu mamy sosnowe. A tu mamy świerkowe, o, takie bielutkie, kurde. Chociaż mi się wydaje, że ja więcej świerkowych tu ładowałem, ale nie jestem pewien. Także już jest różnica, to już jest coś. A tu mamy sosnowe same, no bo wszędzie sosny były, że tak powiem. Nie da się ustawić polskiej waluty? Nie, Kamil, nie da się ustawić polskiej waluty. Czekajcie teraz, gdzie ja trekera zostawiłem? Halo, tracker, where are you? Bagi tu jest. Gdzie ja trekera zostawiłem? Tutaj on nie stoi gdzieś? Już ta plara stoi? No gdzie jest? Gdzie jest? Zgubiłem traktor. O, tu jest oczywiście nasza półciężarówka. Trekra koło sklepu była ikonka. Trekra? Nie, tu jest samochód, stary pick-up. Tu jest buggy. O, tu jest przyczepa, stara przyczepa do drewna. Nie, to też nie jest. Wózek platformowy. Ty, ktoś mi zajumał tracker. Zaraz go znajdziemy. Zaraz go znajdziemy. Ja ostatnio drzewa zwoziłem tutaj do... Ty, nie mówcie, że ja go tu zostawiłem. I on by mi wpadł gdzieś pod ten, chyba nie. Jo, jaka beka, ej. Wejdź, stary traktor. Dobra, zadzwoń po holownik. Dobra, już jesteśmy. Ja go zostawiłem, słuchajcie, i się zrobiło jedno szczęście, że się nie zrobiło to,
co się robi czasami tak, że nie idzie go po prostu wyciągnąć. Ale widzieliście to? Nie, Jacek, ja nie widziałem, Jacek. Ja ci powiem, ja się od tego odcinam tak troszeczkę. Dobra. Silos na korę. Ile my tu mamy? Kurde, blade. 3, 4200. No to kory załadujemy i zawieziemy trochę. Dobra, tempomat i lecimy, słuchajcie. Lecimy sobie do sprzedać korę do skupu. Kawał drogi mamy i takie 3-4 kursy dzisiaj zrobimy. Mam nadzieję, że ten ciągnik mnie nie zagłusza. O, wujek sobie ma tam tracker z fajną przyczepą do drzewa i go nie używa. Siemanko, Dawid, te witam. Robisz się głodny, a czy ja mogę coś zjeść w traktorze? Zjedz magiczne fasolki, to tak dziwnie brzmi, magiczne fasolki. Lindner też usunęli markę, a no widzisz? Alex, siemanko, Ernest, 18, siemanko. No Lindnera usunęli tak jak z Farmers Dynasty, pewnie się Lindner do nich przyczepił o coś. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, wiadomo. Ale ten ciągnik jest upitolony, trzeba go kurde umyć w końcu. Kamil Korzekwa, fajnie, dzięki. Tylko trochę spamisz, ale no cieszę się. Ernest, co robię? Jadę sprzedać, zobacz, korę jadę sprzedać. Do skupu? Jak to nazwać? Do przetwórni? Jakiegoś skupu. Dobra, Sienek, dzięki, trzymaj się. Miłej tam, miłego przebywania z końmi. Czy z koniami. Także tutaj też wpadnie z 4000 z tych czterech przyczep. Końmi. No nie, między nami koniami się kiedyś mówiło. Ale to tak dla beki się mówiło. No Marox, właśnie to jest seria gier dynastii. Tu nie wszystko tak, wiesz. To, że wyciągniesz coś z wody, to nie znaczy, że to jest umyte. Czy zmieniło się coś w tej grze? No wiesz, no zmienia się na przykład teraz już te deski sosnowe, świerkowe, dębowe jakieś są. Nie znałeś tego, ale Arturo, dużo rzeczy ja takiego znam, co wiesz, byś powiedział, że ej, to tylko wariaci tak mówili. Fabrykę mebli dodali właśnie. Ciągniak Actros pod górkę. Nestor, coś w tym jest. Czekaj, tu chyba wysypuje te. Porę chyba tu się wysypuje. Gdzie się korę wysypuje? Tu? Nie pamiętam, gdzie się korę wysypywało, ale beka. Powinno się na chudzie coś zaświecić. A dobra, pieniądze lecą, dobra, tu nic się nie musi zaświecać. No i trochę kasy leci, no. Pokażę nam, ile żeśmy zarobili z tego. Nie pokażę, ale jeżeli kora jest po 352, to tam było 4 tony, 1200, 1400 jakieś, nie? No to 4, no to będzie z 5000, no 4 takie przyczepki.
Ale widzicie, ale tu się trzeba najeździć, to trzeba lubić po prostu. To trzeba usiąść i trzeba się tym dobrze bawić, bo jak chcecie do gry wejść, w której szybko coś się narobicie, to Lumberjack Dynasty absolutnie nie jest dla was. Farmers też nie, bo tam też trzeba trochę posiedzieć, ale w Farmersie to jakoś jest bardziej różnorodny ten świat. Tutaj, no mówię, jest za dużo rzeczy poblokowanych na początku. No nie powinien działać silnik. No widzisz, ale to ja mówię, to są gry właśnie z tej serii, co wiesz, to nie ma co w ten sposób do tego podchodzić. Lipa z tymi cenami desek Lucius, nie? Medieval Dynasty też nie, Marox. O Medieval się nie mogę wypowiedzieć, bo Medieval jest inną grą w ogóle. Ale też tam już dochodzą mnie głosy, że ja się nie mogę wypowiedzieć tak bardziej, wiesz, technicznie, ale że żeby zrobić jakieś łuk, strzały czy coś, że tam trzeba się naprawdę nasiedzieć grubo i... A sprzedawać tego się nie opłaca. Wiesz, ja nie wiem, bo mówię ci, w Medieval ja aż tak nie siedzę. Znaczy w ogóle nie siedzę. Od ostatniego streama w ogóle w Medieval Dynasty nie byłem. Bo nie mam czasu i wolę poświęcić ten czas na jakąś inną grę niż na Medieval. Bo mówię, to nie jest mój klimat. O, tak jak mój syn lubi takie gry, to on by się tam odnalazł, ale on też uważa, że jednak to nie jest tak zrobiona gra, żeby ktoś, kto lubi ten świat, lubi tamte czasy, siedział w tym aż tyle. Także to jest różnie. Mówię, ja nie chcę absolutnie hejtować, bo gra jest naprawdę kozacka, Medieval Dynasty. Ale jednak, no... A Lucius lubisz Medieval Dynasty. No widzisz. Sołtys Lubelski. No nie stać mnie na lepszy tracker, chłopie. Nie stać mnie. Ja bym se kupił lepszy tracker. Ale weź mi pożycz, ja ci oddam kiedyś. Pożycz mi, chłopie. Jak mi pożyczysz, to ja kupię zaraz, od razu, teraz, już, now. Nawet nie wiem, ile ciągnik kosztuje, bo jak ja tam patrzę, ile ciągniki kosztują, bo tam idzie też w grube tysiące, a ja tutaj. Ej, nie, zwój pocholownik. Po co pocholownik? Chyba mi kasy nie wzięło za to, nie? Ja myślałem, że tu jest statystyki, a żeby statystyki, to ja muszę wysiąść. I teraz jest statystyki. A ja mam, zobacz, ja mam 124 tysiące jeszcze do spłacenia. A co do Farmersa, to Janet w końcu urodziła? Nie, słoniowa ciąża, Marok, słoniowa ciąża razy 10 chyba. To nie będzie takie hopesiupe, chłopie, ona tam... Ona tam grubo jeszcze pochodzi w tej ciąży, mi się wydaje. Także w Farmersie... Do Farmersa może usiądę w przyszłym tygodniu. Postaram się usiąść na chwilę. Coś nagrać, może. Artur, klawiatura i kierownicę od razu wyłapuje, nie? A czy kontrolery od Xboxa, czy coś, to nie wiem. Ale kierownicę od razu. Podłączasz i od razu łapie. Przynajmniej G27. Długi łuki, metalowe strzały i respekt na dzielni. Każdy Daniel mój. Chyba ja nie. Chyba Lucius ja na pewno nie. Te gry z Dynastii są dobre na emeryturę, ale ja jeszcze muszę pracować 30 lat. No dokładnie, żebyś wiedział. Tutaj po prostu trzeba... Ja wam powiem, taki sekret wam powiem, zdradzę wam. Mam nadzieję, że moja żona tego nie będzie słyszeć. Że są takie dni, kiedy ja się budzę, jak ja tu jestem sam. Jak mam wolne, teraz na przykład... sobotę kończę i mam niedzielę, poniedziałek, wtorek, to są takie dni. Ja jestem przyzwyczajony wstawać w nocy do pracy. Ty, a ja dobrze jadę w ogóle? Ty, ja zawróciłem, jaki mongoł. Ale ze mnie mongoł normalny. Dokończę wam. Są takie dni, że ja wstaję, czasami o wpół do 6 rano, odpalam komputer, robię sobie kawę i sobie tak siedzę tutaj, czasami jeszcze... Nie chcę kupić, Kamil Korzekwa, kierownicy G29, bo mam G27 działającą, to po co mi? I słuchajcie, jeszcze mi tak tu chłodno jest, otulę się kocem, siedzę i gram sobie w Farmers Dynasty. To już na baniak jest, na baniaku jest. Także ja już wiem, że jak zmienię mieszkanie, to jak będę miał oddzielny pokój, to będę się wymykał w bladym świtem, jak to się mówi, po cichutku, odpalał sobie komputer i sobie grał, tak przy kawuni. To jest dla mnie najlepszy początek dnia, słuchajcie, naprawdę. O 5:30 w drodze, no tak, Marox, ale ja ogólnie w tygodniu do pracy chodzę na 2:30, na 2:30. W sobotę chodzę na 2:30 w nocy, także wiesz, ja nawet jak się położę o 12 w nocy spać, o 1,
To ja o 7 rano już tak leżę, z oczami otwartymi. Ja dzisiaj się zmusiłem, żeby spać 7 godzin, słuchajcie. A i tak po 6 godzinach już mnie nosiło. Nie dałem rady po prostu. Dawid w piekarni pracuje, w piekarni. O emeryturach stażowych? Co to są emerytury stażowe? Tak, Dawid, piekarz. Piekarz męczy buła, jak kto woli. Dlatego czekałem na symulator piekarni, ale się nie doczekałem jeszcze, kurde blade. Robią i dokończyć nie mogą. Umyjemy ten traktor, bo on jest taki brudny, aż wstyd nim jeździć. No, Arek, ja to samo mam. Ale to może z łóżkiem coś jest nie tak. No ja właśnie, Dawid, dopiero o tym mówię, ej. Umyj pojazd. Czekajcie, trzeba cofnąć trochę ciągniorem. No. Stary traktor, umyj. Ale patrzcie, jaki piękny. Caś piękny, gue. Przyczepka już jest umyta właśnie. Symulator piekarni, no ładnie. Weźmiemy to drzewo, pokroimy. O proszę, masz Farmers Dynasty na Xbox, elegancko. Raczej wiek, bo nieważne gdzie śpię. Aha. Masa to wróg przyspieszenia. Tu obetniemy sobie te gałązki. A tu żeby zarobić na jakąś porządną maszynę. Chociaż ja myślę, bo one są strasznie drogie. Zresztą pamiętacie z jakichś streamów tam te skorpiony, nieskorpiony, jakie to drogie. Ale powiem wam, że jak już potem się rozpędzi, człowiek będzie sadził te drzewa w lesie, słuchajcie, będzie sadził las ogólnie, to wydaje mi się, że potem jak wpadniemy takim skorpionem, to będziemy szybko kasę robić. Tak jak Farmers Dynasty, jak to się rozpędzi wszystko, tylko że to długo, długo, strasznie długo trwa. Trzymaj się, Epinafiusz. Już pocięte. Teraz to zrzucę. Wiecie, po co ja tą kłodę zrzucam? Bo często jest, że jak ja wychodzę z gry i potem wchodzę, znaczy za każdym razem tu już nowe drzewo rośnie, to żeby się coś nie zbugowało, zawsze zrzucam. Gdybym przed zapisaniem gry zapomniał ją zawieść, zrzucić do wody. 4 listopada premiera Car Trader Simulator. Faker Simulator, a. Ale ten Car Trader Lucius średnio mi się podoba. Szczerze ci powiem, średnio mi się podoba Lucius. Patrzyłem na nią. Dobra. Tutaj sobie nasypiemy. Teraz, żeby nie zapomnieć, weźmiemy sobie to drzewo, wrzucimy do wody. Niech sobie już tutaj płynie do tartaku, że tak powiem. Niech tartak go potnie. Okoruje i potnie na deski. A my sobie wtedy zawieziemy kolejną porcję tej kory. No
No wiesz, ja nie lubię tak mówić, Dawid, bo będą ludzie, którym to się będzie podobało, dlatego ja jestem strasznie uczulony na to, bo w niektóre gry, które ja gram, ktoś może powiedzieć, że to jest szajs. Ale spojrzałem na to, nie wiem, czy ja demo pobrałem, czy jest demo w ogóle i tak średnio. Scenika nie ma na handel. Kółko to samo, a. Na żyle wodnej? Jacek, ale gdzie bym nie spał, to ci powiem. To wszędzie tak jest, że wiesz, ja nie mogę, wiesz, za długo nie śpię po prostu. Po prostu kiedyś ktoś mi tak powiedział dla żartów, jak nie było czasu, żeby spać, bo się dużo pracowało, to mówił, jak nie masz czasu spać, to śpij szybko. I ja tak się nauczyłem spać szybko. Spadnie, nie spadnie. O. To jest też fajne, że tutaj prawa grawitacji, fizyki, to w ogóle tu nie ma znaczenia w lamberze. Chwycimy ją tak na odległość? Chwycimy chyba, dobra. I jedziemy je zrzucić do wody. Zależy od zawodu. W służbie granicznej po iluś latach można pójść na emeryturę. No, ja pracowałem tutaj z łebkiem, który był młodszy chyba... Był młodszy ode mnie, a był już na emeryturze, no ale był, kurde, no, zniszczony psychicznie i fizycznie trochę też. Także wiecie, także nie wiem, czy bym się zamienił, czy bym poszedł w ogóle do mundurówki, chyba nie dla mnie to by było. O, teraz było 6, widzieliście? A jak wam pokazywałem, to chyba były dwie paczki tej jasnych desek tylko. Ale tu czuję, że miałem normalnie fuksa, że tego trekra wyciągnąłem z wody. I teraz to, co mi się tu najbardziej podoba, dlaczego ja tą grę pokochałem. Zrzucanie tych kłód do wody i jak one sobie płyną. Ja mam kuzyna oficera, który był na dwóch misjach Irak-Afganistan. Dawid, nie nakradłem, to z mojego lasu jest, to jest mój las kupiony, tylko że tam tylko to jedno drzewo na razie odrasta, bo żeby sadzić kolejne drzewa, to trzeba zdobyć pewien poziom, spłacić wujka. Siema Tomasz Kasperek. No i to mi się podoba, jak one tu płyną elegancko. Dobra, teraz weźmiemy kolejną. Coś ty bym nie ukradł, Dawid. Drzewa bym nie ukradł, przecież to... Ile grozi mandatu za kradzież drewna z lasu, czy drzewa? Ile grozi mandatu, powiedzcie? Wiem, że to jakieś nieadekwatne kary były, bardzo wysokie za kradzież drzewa. A gdzie pieniądze są za las, Przemysław Luton? Wszystko po spłacie wujka. No nie wszystko, Arek. Nie wszystko. Tą taką podstawę mamy, tak? Czyli możemy ścinać drzewa, możemy robić deski, możemy je suszyć, możemy je sprzedawać. Ale malowanie budynków, czy kupno tej teraz jeszcze tej fabryki, no to wszystko po spłacie wujka. O, 5000 za metr, Marox? No, w tysiącach złotych to idzie, a wyrzucenie... A wyrzucenie jakichś tych chemikali do lasu to 500 zł, nie? To jest takie anomalia są nasze. Dobra, i lecimy dalej. Ile mamy kasiory? 17 tysięcy euro. No to już, zobaczcie, no powoli się zbiera. Być może wykrakałem, być może niedługo spłacę tego wujka. Krzysztof Roszyk, siemaneczko. A gdzie pieniądze są za las? Jak ja to Przemek widzę. DJ Adamo, siemano DJ Adamo. No to Arek, wejdź i pograj, no mówię ci. Widzicie, mam lasy i co z tego, że ja mam lasy, jak wszystko jest tutaj wykarczowane i nie mogę tutaj posiać nic nowego, bo nie mam poziomu. A
najpierw chcę spłacić wujka, bo wtedy będzie trzeba kupić to, jak to się mówi, to wiertło takie do usuwania pni i sadzarkę do drzew. Ile ci zostało do spłaty, Kamil? 120... 120 tysięcy do wujka do spłaty. Może mi się uda to do końca roku zrobić. Okej, okay, DJ Adamo, przeczytam jak napisałeś. Nie, Marox, nie ma takiej opcji, chłopie. Nie ma takiej opcji, żeby spłacić. Widzisz, że mam 17, będę miał 25 tysięcy, a do spłaty wujka mam 125. To, chłopie, to wiesz ile to jest, ile to jest grania? 16.45 jest czasu gry. O, i 16.57 czasu realnego. A wycięcie drzewa bez zgody gminy, no właśnie, 20 tysięcy kary. A firma, która wylewa czy wyrzuca jakieś odpady toksyczne do lasu, płaci 500 zł, czy nawet 5 tysięcy. No. A słuchawki mam Asus Cerberus, ale one już są takie, że mi zostaje ta czarna ta na słuchawkach. A ostatnio sobie kupiłem bardzo fajne słuchaweczki JBL-a, bezprzewodowe. Ale ostatnio zapominam ich używać, słuchajcie. Ja je używam o rano, jak jadę do roboty na rower, to sobie w telefonie włączam jakąś muzyczkę i sobie wtedy rano jadę. Jak już wracam, to nie, bo ja nie lubię jeździć w słuchawkach, bo ja muszę mieć kontakt z rzeczywistością. A rano po prostu nie ma nikogo, jest ciemno, to jest wiadomo. Lean shopping to jest takie, można powiedzieć delikatnie, trochę za dupie, to mogę tutaj pozwolić. Jaką grę polecasz, Dawid? No to taka, jaką ci się podoba, taką grę mogę ci polecić. Na Wi-Fi, tak, tak. Na Bluetooth. Na Bluetooth, Jacek Śliwa. Za 100 zł? No nie no, za 100 zł nie no. Nie pamiętam, nie wiem nawet, no na polskie nie ma sensu, żeby mówić ile one kosztowały, bo nie ma co przeliczać, ale no one były droższe niż 100 zł. Ale Arturo, mogę ci powiedzieć, jakie słuchawki ja jakiś czas temu kumplowi kupiłem, ale zapomniałem, jak one się teraz nazywają. Ale z tego co wiem, to chyba był z nich zadowolony. Na kabel oczywiście. O, SnowRunner? Dawid, te no, ale to wiesz, to nie możesz polecać komuś SnowRunnera, jeżeli ten ktoś w ogóle, wiesz, nie... Może nie wie, co to jest za gra. To mówię, to musi mieć jakieś zainteresowania i musi wiedzieć, jakie gry mu się podobają. Mi się wydaje pytanie, jaką grę polecasz, to jest takie... trochę bez sensu, bo co to da, że ja polecę jakąś grę, a ktoś sobie ją kupi i mu się nie będzie podobało. Bluetafu? Bluetafu? Marox? Może być. To ja mam właśnie jedne słuchawki na Bluetafa. No, widzisz, a Dawidowi się nie podoba na przykład. Otwieraj bramę. Kamerkę mam jakiegoś, chyba Logitecha jakiegoś mam, nie pamiętam nawet. Czy nie, mam jakiegoś Microsofta kamerkę. Siema smoku. No widzisz, nikt nie chce iść do spowiedzi, chłopie. Arek, ja nie montuję już teraz filmów. Teraz wszystko idzie z OBS-a. Także już teraz nie montuję filmów. Jak muszę montować, to mam taką Camtasię, wiesz. Taką pożyczoną. No Kamil Korzekwo, pewnie, że mamy TS2, no chłopie. Tak, do kościoła nie chodzą, bo jest im nie po drodze, dokładnie.
wirtualnie wasz nazwę spowiadasz. 3 razy farming, przejście całą grę oraz tracker SMP 2 razy z Łodzi do Warszawy na wstecznym. O, to pokuta, gruba pokuta, smoku. Z Łodzi do Warszawy na wstecznym to już konkretna pokuta jest. I gry z serii Dynasty mają zabezpieczenie, nie działa to... No właśnie, Zeus. A czy ja widziałem kiedyś Bonkol chyba, jak Farmer z Dynasty na początku nagrywał, to on Cheat Engine'em zwiększył sobie ilość tamtych drogich rzeczy w sklepie, czyli perfumów. On miał na przykład 2 perfumy, a zrobił sobie ich tam ileś 10 tysięcy i potem w sklepie je sprzedał. Tylko w ten sposób, ale ja wiem właśnie, że te zabezpieczenia są takie, że potem się coś w tej grze zaczyna kitrasić. Tak, 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 że to jest prawda, Zeus. Z jednej strony to fajnie. Mario w lewo. Chciałbym to zobaczyć, Mario w lewo, ej. Dobra. Powrotem nasypiemy. Ile jeszcze mamy? No patrzcie, jeszcze... Jeszcze 2,170. To tu odczepimy, tracker zostawimy tu. Idziemy się przespać i zobaczymy, jakie questy na drugi dzień nas czekają. A tu już mamy godzinę. WB ostatnio też tak robił na ostatnim live swarm. No, ale wiem, że tam się później coś potrafi pokitrasić, także trzeba z tym uważać. Także ja tego nie robię, bo mi to po prostu... Jakoś w tej grze Farmers Dynasty to tak mam tą taką satysfakcję, że do tego doszedłem. Bo jakby nie było, to ten profil, który teraz mam, Farmers Dynasty, zaczynałem od nowa. Siemano Tomasz Cisz. Ale wujek Bohun cheatował? O nie, jak on mógł? Po przejściu Mario w lewo jest od razu ostatni zamek z księżniczką. Dobra. To teraz zejdziemy na... Zobaczymy, co z tych ziół możemy zrobić. Być może mogę coś zrobić z tych ziół. Cyk. Mikstury ziołowe. O kurde, nic nie mogę zrobić. Liść nocy mam. Jagoda mam. Słoik miodu potrzebuję. Patrzcie, tylko słoik miodu. Wszędzie miód potrzeba. Dokładnie, Zeus. Ja tak samo nie lubię polecać. Toma, siema Toma. Medieval też działają. Zawsze jest jakiś sposób na obejście jakiegoś tam systemu zabezpieczeń. No, nie oszukujmy się. Zawsze coś się znajdzie. Zobaczymy, może tu jakiś miód znowuż jest. O, jeden. A znowuż jeden miód. Bardzo mokre kwiatki, to nie trzeba podlewać. Tu nie ma miodu. I jeden słoik, to tak słabo trochę. O, widzicie, jeden słoik miodu, kurde, na tyle uli. Psz. Kto powiedział, że pszczółki są takie pracowite? Moje to są jakieś nieroby normalnie. O, o, i pada deszcz, elegancko. Będziemy teraz widzieć, jak fajnie to wygląda w deszczu, słuchajcie. Naprawdę elegancko wygląda w deszczu, jak się kałuże zaczną robić, tak jak Farmers Dynasty. Van Gogha namalujesz? Czyż mszę można obejrzeć? To no już teraz można obejrzeć mszę. No, zresztą już od dawna można obejrzeć mszę. Przecież telewizje kablowe mają specjalne transmisje mszy. No, niech tu się porobi coś. Czy jakieś... O, patrzcie. Patrzcie, jak już tą wodę tutaj widać elegancko. Ja mam chyba zmniejszone trochę... Zobaczymy, jak ja mam... Chyba mam zmniejszone opcje. Grafika, ustawienia wydajności. O, jakość ultra teraz zrobimy. O. I
teraz będziemy widzieć tak naprawdę wszystko. Już się nam chyba też kałuże robią, tak to. Deluxe Sky Jumping? O, ja nawet nie wiem, co to jest za gra. No Sky Jumping, czyli jakieś skoki, ale ja nie wiem, co to jest za gra. Deus, ale szukam obudowy Mini Tower. Tu jeszcze 56 wilgotność. Ale elegancko, elegancko. A, o mały szomani. Dobra, to już wiem. Tylko na przykład, o, trochę lipne jest to. Słuchajcie, jak tu się wchodziło. Trochę lipne jest to, że nie widać kropli tak na wodzie. Jak deszcz pada. I a ryby w deszczu biorą, nie? O, i od razu, patrzcie, i od razu mi wzięło, ale. A, kościoły zamknęli. Kościoły też już zamknęli? Ja nie jestem na bieżąco, powiem wam. Wiem, że coś tam cmentarze pozamykane są, ale... No i co, i teraz nie biorą już? Mi się save skietrasił, już normalnie gram, nie kombinuję, bo za dużo godzin ty... Tak, one za dużo pochłaniają, dlatego ja też jestem bardzo ostrożny z cheatowaniem. Po prostu później wkurza mnie to, że jakiegoś save'a albo wgrywam gotowego save'a albo coś. Nie chcę, chcę po prostu mieć swojego save'a i tyle. Kościołów nigdy nie zamknął. Dobra, zobaczymy, co tu za questy są, bo będziemy powoli będziemy kończyć. Ej, nie ma żadnych questów dzisiaj? Zjemy sobie. Może jak se zjem, to mi wyskoczą. Ty, nie ma dzisiaj żadnych questów. No i zobaczcie, nie ma questów. To lipa totalna jest, jak nie ma questów, to widzicie, nie ma teraz co robić. Deski schną, no można z korą pojechać jeszcze z przyczepą jedną, nie? Pora zamokła to waży dwa razy tyle teraz. Teraz co fajnie, jak się zrobi tak na ultra ustawienie, o, to ta gleba taka się robi, robi się taka 3D, tak jak powinno być. Zobaczymy, jak dojedziemy z tym, światełka sobie zapalimy. Ale co? Stary ciągnik, a LEDy ma nieziemskie, to są jakieś blue coś tam, słuchajcie. H7-ki. Mokra kora, droższa kora. Nie, tutaj tak to nie działa. Tutaj jest cały czas 4200 kilo kory, słuchaj. Ale widzicie, nawet traktor ma takie te... No i gdzie żeś mi wyjechał tym sinokoperkowym różem? No co za wrek. Nawet zobaczcie, na masę tego traktora jak pada, to jest taka trochę, jakby to było mokre. Zeus, własne ustawienia grafiki? Własne ustawienia graficzne? Cienie trawy, jakość ultra, no jest wszystko. Zbalansowane, dokładne, szybkie. Wszystko jest. Dystans trawy.
Także wszystko jest na maksa ustawione. To mi gnojówkę przypomina. No proszę cię, Jacek. No nie no, było to takie, nie? To jaką gnojówkę? Czy chodzi ci o tą? Chodzi ci o korę? Nie no, nie gadaj. Są jakieś takie tekstury kory, jakby tak, wiesz. Wiesz o co chodzi. No nie, Lucius, nie potrafią tego silnika do końca opanować, no. No niestety, no i trzeba z tym żyć po prostu. W ustawieniach kierowania możesz wejść, może jest zakładka z kontrolerami. Nie, 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 mogę ci pokazać, nie ma problemu. Opcje... grafika, dźwięk i gra. I jest tylko cyk, głośność muzyki, głośność mowy, głośność dźwięku. Trochę go ściszymy. Jest grafika, korekcja gamma, pole widzenia. Nic tutaj nie zadziałasz, słuchaj. Czułość kontrolera tylko możesz sobie ustawić. Zrobił już jakiś quest, czy jeszcze nie? Nie, nic się nie zrobiło. Bidny dzień będziemy mieli, taki ciemny. Nie ma sprawy, Artur. Wiesz, ale ja ci nie mogę zagwarantować, że jak podłączysz na przykład kontroler, tak jak ja mam podłączone kierownicę, czy on ci nie będzie jakoś z automatu działał. Musiałbyś spróbować. No powinno być przykryte, ale widzisz jak jest, no. Nie jest przykryte i trzeba, jak ja to mówię dzisiaj, trzeba z tym żyć, słuchaj. Bociany to są takie deszczowe bociany. One tutaj latają w deszczu. O, to się Artur opłaca, za 5 dyszek za sztukę wychodzi. No ci powiem, nawet się opłaca. Tylko od razu sobie jakąś załatw jakieś wolne. Wysokie brodno. No ja też na pewno sprawdzę z chłopakami sobie tą mapę od Sharpiego. Zobaczymy sobie. G29 robi bałagan? No G27 mi nie robi bałaganu, jedno szczęście. W Polsce ciemno, a u ciebie widno? Nie no, u mnie już jest też ciemno na ulicy. Ja mam tu tak jasno w pokoju, światło jest zapalone, ale ja mam ogólnie ciemno, już w Szwecji jest też ciemno, no jak? Ten sam czas mamy. Tutaj jakieś belki, jakby można było robić belki. Mówię później podjechać, żeby ten dźwig to zabrał. Ciekawe czy kiedyś. No Artur, dokładnie, nie wiadomo co będzie za 2 miesiące. Nikt tego nie wie dzisiaj, co będzie za 2 miesiące. Moja żona tam śledziła, dzisiaj coś patrzyła i teraz nie wiem, Norwegia chyba teraz ogranicza już loty. Słuchajcie, no powolutku wszystko się zaczyna z powrotem trochę zamykać. I to jest... niezależnie od nas. Także nie wiadomo, czy nie będzie powtórki z rozrywki tego całego lockdownu z powrotem. Ursusem nie podjedziesz. No nie no, Jacek, to tam już wiesz, tam już się jakimiś fendami będzie śmigało albo coś. Ale ja nie wiem, my nie będziemy przechodzić na inną mapę. Po prostu sobie na pewno ją sprawdzimy. Zobaczymy jak ona... Zrobimy sobie streama z Silverem i z Grześkiem i jeszcze tam jacyś ludzie, którzy do ekipy dołączają, co jakiś czas przyjdą i będziemy się wymądrzali, jak to jest, co my byśmy lepiej zrobili, chociaż nie potrafimy, ale będziemy się wymądrzali. Przyjazdu do Polski, bo jak nie
święta zagra... No, Artur, ja jestem na to też przygotowany. Moja żona teraz przyjeżdża pojutrze, znaczy jutro wypływa z Gdyni. Przypływa tutaj i my tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy będziemy mieli szansę pojechać, czy popłynąć na święta do Polski. Spoko, Wores. Na żurek też bym skoczył. Także jest taka szansa, że będzie wszystko zamknięte. Ile mamy kasiory? 20 tysięcy euro. To zaraz możemy kolejne 20 wujkowi zapłacić. A w jakim rejonie świata jesteś? W Szwecji, Artur, jestem. Także ja jestem jeszcze w takim... Takim, można powiedzieć, jednym z najspokojniejszych rejonów. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich restrykcji, zakazów, nakazów, super. Te, Arek. Te. E, te. Także u mnie jest jeszcze w miarę spokojnie. Pewnie, że teraz po tych ostatnich wzrostach zakażeń znowu się tutaj troszeczkę porobiło i jest... Tak, czuć po prostu, że jest taka bardziej restrykcja z powrotem. Ludzie się sami bardziej pilnują, ale żeby jakieś super zakazy były, to nie. Kamil, nie brałem kredytu u wujka. Tutaj jak wchodzisz do gry, to przyjeżdżasz niby autobusem do tego tartaku i tu się z ciocią i z wujkiem spotykasz. Oni mieszkają o tu w tym domu po lewo. I ty później decydujesz, czy przejmujesz od nich ten tartak, żeby zostać tu się osiedlić i tu swoje życie kontynuować. I jak ty się zgadzasz, to wyskakuje ci zaraz o, tak jak ten trójkąt tu, który pokazuje, ile metrów mam do... To jest taki mój najbliższy cel, który muszę teraz zrealizować. Muszę spłacić im kredyt za ten tartak. Muszę tak jakby od nich go kupić i wtedy ja tu już sam egzystuję. Norwegia. No powiem ci, Norwegia też spoko jest. Czarne raki, siemanko. Długo już tam jesteście? No ja tu już jestem kilkanaście lat, ale od dwóch z hakiem jestem w Linköping, tak na dobrą sprawę i no, to jest miejsce dla mnie. Chyba, że może mi się kiedyś jeszcze uda gdzieś na północ Szwecji pojechać. Też takie założenie jest. O kurde, tutaj nie ma fula. To sobie tą przyczepę zostawimy. Niech ona sobie tu stoi. A my co, prześpimy się. Prześpimy się w sensie. Siema deprawy, witam. O, ten tracker uwalony od tego błota. Solaris Urbino na warsztacie Steam, który można robić trasy i zarabiać kasę. O proszę. Artur, zaczynałem z angielskim. Taki angielski na etapie Pocahontas. Potem byłem, wiesz, pół roku w szkole tutaj dla dorosłych i no jakoś tam dukam, że tak powiem. Pracuję ze Szwedami, czyli tak najgorzej chyba nie jest. Dobra, to teraz wejdziemy sobie. Wejdziemy sobie tu, tam były jakieś dwa słoiki miodu, czyli... Proszę, tu sobie szampon ziołowy zrobimy. W Czechach godzina policyjna. No widzicie, no kurde. Unikalne przepisy, jeszcze nieznane. Książki kucharskie, tu mamy. Co tu potrzebujemy? Grzyb, a chili potrzebujemy. Dobra, tu nie będę nic robił, bo po co? Ale wiecie, co jeszcze by trzeba było zrobić? Trzeba by było otworzyć okno w szklarni, bo wtedy... Teraz jak pada, nie będzie trzeba, kurde, wody używać. Kurs i on ma silnik od DAFA 106. O proszę, czarne raki. Angielski etap Pocahontas. No ja być biała murzyn z Afryka, wiesz o co chodzi. To był taki angielski, no jeden. Ja jeszcze jestem z tych lat, gdzie rosyjski był w szkole. Potem angielski miałem, pamiętam, w podstawówce rok albo dwa lata.
Potem poszedłem do zawodówki i miałem angielski od początku, także ja tych takich podstaw całkiem się uczyłem. A z pracą było ciężko, czy zależy w jakiej... Znaczy, Artur, wiesz, jak u mnie było ciężko ponad 2 lata temu, jak się ta firma zamykała, w której ja pracowałem w Sztokholmie. Ja pracowałem u Polaków, że tak powiem. To była Polka i... No, pracowałem, to byli... U Polaka pracowałem, że tak powiem. I ja zacząłem sam CV pisać do Szwedów. No i się udało, powiem ci. I przyjechałem tutaj. A paj maju. Nie ma COVID-u, bo są wybory. No to tak jak u nas nie było COVID-u. Ej, ale co tu kurde tak pada? Ej, ale patrzcie jaka pogoda. Kurde blade. I dalej nie ma. O, jest jakiś ten. Transport. Dobra, bierę transport, ale tylko jeden quest jest. A się tych CV trochę nawysyłałem, bo wysyłałem w takim... Wysyłałem je po szwedzku, ale to był taki też mój szwedzki. Także jak ktoś to czytał, to... No od razu wiedział, że tego nie pisał Szwed na przykład, no bo no sorry, no ale jak się człowiek uczy języka, to nie używa takiego dialektu, że tak powiem, pisanego. Także pisałem po swojemu, bo stwierdziłem, że jak mam pisać CV tak typowo po szwedzku, a później pójdę na rozmowę, raz tak zrobiłem, że takie CV sobie znalazłem w internecie i poszedłem na rozmowę i co z tego, że ogarniałem temat, jak... No gości po prostu widział, że chyba to CV to nie było napisane, ja tego tak jakby nie napisałem i powiedział, że do mnie oddzwonią, no jak nawet mojego telefonu nie wziął. Nie no, żartuję, jak CV pisałem, to tam numer telefonu podawałem. O, przejaśnia się chyba? Także ja pierwszy raz w życiu mogłem doświadczyć tego, że wysłałem kilka CV do różnych firm i w końcu nikt się nie odezwał i znalazłem w polskiej piekarni we Flemingsberg znalazłem pracę, a jak tam pracowałem, no to tu nawet jeden odcinek kiedyś nagrałem na kanale, może znajdziecie, to tam opowiadałem o kim ja opowiadałem, o gościu, z którym pracowałem. I po tygodniu już stwierdziłem, że na pewno nie będę tam pracował, no bo kiedyś opowiadałem, no nie będę się teraz powtarzał. A akurat się odezwała właśnie szefowa tej piekarni, w której ja teraz pracuję, Szwedka, i żeśmy załapali wspólny język. Przyjechałem tu na 3 dni na próbę, mieszkałem w hotelu. Potem przez miesiąc jeszcze mieszkałem w hotelu. Pożarówka mi się przepala. O co, ja tu przyjechałem, a tu nie ma. Teraz jest tu to zlecenie transportu. Tłumacz nie jest taki... Nie, Kamil, tłumaczem... Fajne bugi, czarne raki, dzięki. Zeus mam kupiony oryginalne z tymi, do wyboru mam tylko niemiecki i angielski. Czekajcie, teraz gdzie ja mam jechać? Tam mam jechać. 1600 metrów aż? Ja tu coś popitoliłem. Siema Krzysiek Skrzy, a ty się już nie witałeś? Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda po deszczu. Naprawdę ten... Po słońce się tak przedziera, no bardzo fajnie to wygląda. Kurde, no co mi jeszcze teraz? Światło tu wysiądzie w pokoju, no nie rób se jaj. A czy pozazdrościć, Artur, to jest tak średnio powiedziane, wiesz, no. Jak jesteś z rodziną, to okej, ale jak rodzina jest w Polsce, a ty gdzieś za granicą, to nie ma czego zazdrościć, naprawdę. Uwierz mi, nie ma czego zazdrościć. Na ryby jest książka Niedaleko zniszczona wieża. To mi wyskoczyło na początku. Jest tam sklep i laska ma książkę. Gdzie jest zniszczona wieża? Zaraz zobaczymy. Najpierw dojadę tam i zrobię ten transport. Ale żem walnął.
Dobrze, że on się nie niszczy. To jest taki nie, gniotca, nie łamioca. Taki rosyjski, można powiedzieć. Słuchajcie, sprawdzimy jeszcze raz mapę, bo ten punkt się może... A, nie przemieszcza się, dobra. A czasami ta osoba, która ma tą misję, biegnie i my dojedziemy na miejsce, a jej już tam nie ma. Urbinosem, w ciul konfiguracji. No to proszę bardzo. A zasuwa się fajnie tym bugiem tutaj, kurde. Kurde, nie w ta strona. Zobaczcie, ten trójkąt mnie tak wkurza, żeby to można było wyłączyć, bo ten trójkąt jest taki wkurzający. Pozostać tego szczęścia w szukaniu pracy, być z kimś na odległość sam. Dokładnie, Artur. A pozazdrościć, wiesz, ja tu przyjechałem na 3 dni na próbę. To nie było tak, że ja znalazłem sobie pracę, wiesz, przyjechałem i od razu, oś, super, pan z Polski chce u nas pracować. Przyjechałem, gościu powiedział, że mam przygotować 3 jakieś różne ciasta. I mnie obserwował, co prawda po pierwszym cieście już odszedł od stołu i stwierdził, że nie ma co mnie testować, po prostu jeżeli chcę, to mogę z nimi pracować i tyle. Ale no, to nie jest tak, że tą robotę się tu ma od ręki. Może ty mi powiedz, jak zmienić język. Arek Arasz. Arek Arasz, czekaj. Chodzę tu i tu na dole mam Polish, portugalski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, simplified Chinese, czyli jakiś uproszczony chiński, tradycyjny chiński, japoński, Dutch, co to jest, duński, o i Polish, i tutaj je mam. Pewnie, Jacek, że miałem ochotę to rzucić w cholerę, jak w ogóle jak pracowałem tam w Sztokholmie, to były takie momenty, że... Znaczy ja po 11 miesiącach w sumie rzuciłem pracę, rzuciłem, powiedziałem, że jadę do domu. Holenderski. Także pewnie, że człowiek miał ochotę. Teraz już nie. Teraz jak ja już tu jestem, że tak powiem, za... Że tak powiem, z... jak to powiedzieć? Zakotwiczony tak na fest. Już mam tu swoje mieszkanie, wiecie, praca. Praca jest dobra, ale też od strony socjalnej, że opłacam tam takie różne pierdoły, że nawet jakbym stracił pracę, to i tak będę miał pieniądze, że tak powiem. To powiem wam, że nie, już teraz bym nie wrócił. No a jak moja żona tu teraz przyjeżdża do mnie już z młodym zostanie, no to już dla mnie to już jest bajeczka. Naprawdę, ja już w ten system szwedzki wpadłem, jak ja teraz bym miał przyjechać do Polski pracować, nie daj Boże do takiej firmy tej państwowej, w której kiedyś pracowałem, ja bym się chyba popłakał, ja bym się szarym mydłem ciął wzdłuż. Nie ma sprawy, Arek. Tak sobie myślałem, że może nie patrzysz tam, nie zauważyłeś. System pracy w ogóle, system podejścia pracodawcy do pracownika, to jest w ogóle coś, czego w Polsce nikt mi tego nie powie, w Polsce tego nigdy nie będzie, czegoś takiego. Mam jeszcze trochę znajomych, którzy w Polsce pracują i zaklimatyzowany, taki zakotwiczony tu już jestem, wiesz o co chodzi. To było naprawdę, bo ja jestem szybki gościu. 344 euro dostałem. Takiego bugi jakbyś miał, też byś był szybciuchny normalnie. Znajdź zagubione owce. Transport. Same transporty i zagubione owce. No to zrobimy jeszcze ten jeden transport. Miałeś mi odpowiedzieć na pytanie o tym tłumaczu, ale co miałem ci odpowiedzieć? O tłumaczu. Że tłumaczem nie przetłumaczysz wszystkiego, no. Poza tym jak tłumaczowi dasz tłumaczyć, w sensie
temu programowemu tłumaczowi z Google'a czy coś, no to jak on ci przetłumaczy niektóre rzeczy, to no ten, kto po prostu zna dobrze ten język, w którym, na który ty chciałeś coś przetłumaczyć, będzie płakał ze śmiechu momentami. Z piły pojadę. No Arek, wiesz, mi nie musi nikt opowiadać, bo człowiek się napracował w Polsce, to wie, jaki jest system, jakie jest podejście. A teraz tym bardziej, jeżeli się ciężej pracę, trudniej pracę znaleźć, że absolutnie nie będę nigdy negował, czy tam, wiecie, dyskryminował tych, co pracują w Polsce. Absolutnie. Ja tylko mówię na swoim przykładzie, że ja już nie wrócę. Nie ma opcji takiej, żebym ja wrócił do Polski. Nie wiem, co by się musiało stać. Może chcesz film prezentujący go WTS, to mogę podesłać na Facebooku. A możesz podesłać Czarne Raki, ale ja sobie zobaczę tam. Siema Mefisto, a co może być słychać, chłopie? Się gra, już kończymy prawie, bo już godzina 37, niedługo będziemy kończyć. Wujkowi te 20 tysięcy wpłacimy i... A czemu tu wyskakuje cały czas Arek Arasz wspierający od 5 miesięcy w nawiasie? Kto to tak kopiuje całe? A, no i Zeus pisze, widzisz, Zeus pisze, że także są przypadki, gdzie ludzie są zadowoleni. Nie ma co tutaj generalizować, jak to się mówi. Ja mówię na swoim przykładzie. Siema Amelia, ale niestety nie mogę podrywać, bo one ze mną nie gadają, słuchajcie. One tylko mówią, że nic ode mnie nie potrzebują. Siema ziomek, ten w tej kamizelce całe życie chodzi. Zamrożonych owoców, pewnie. O, 430 euro. Myk, myk, wsiadamy do naszego buggy. A czekajcie, bo teraz mi pokazuje mi, a farma i tutaj, dobra, to my jedziemy tak naprawdę koło farmy. Nie, nie, tam nie jedź, do góry nie jedź, tu jedź. Ale kółka jak mu podskakują, Panią chce odfrunąć prawie. Ile mamy? 7 minut. Palcem. Z tym, co tu piszesz, Zeus, że zależy, gdzie trafisz, to jest racja. Bo ja też w Polsce pracowałem w firmach, w których mi się bardzo dobrze pracowało. Kurde blade, ale to idzie, co? Uhoho! Siema Patryk. No na pewno by dostali ludzie, jak euro wchodziło, to do każdego kraju, jak euro wchodziło, to ludziom się na początku gorzej żyło. Nie wiem, jak to jest potem, bo... No ale gdzie w Polsce euro? Nie wiem, jak to musiałoby być zrobione, żeby to grało, żeby to pasowało. Dobra, przejedziemy koło naszej farmy i tam za farmą na prawo odbijemy.
Bo Arek, dobrze piszesz, że nie krytykujesz nikogo i bardzo dobrze, bo ja na przykład szanuję ludzi, którzy pracują cały czas w Polsce, bo to jest inaczej, jak się wyjechało paręnaście lat temu. A inaczej, jakby się miało teraz wyjechać. To jest to, co ja kiedyś mówiłem, że najlepiej wychodzą na wyjazdach za granicę ci, którzy jadą na, powiedzmy, pół roku, rok, mają założony jakiś plan, odkładają kasiorę, ile się da i wracają. Bo najgorzej, jak człowiek pracuje za granicą i żyje w Polsce, cała rodzina, z zagranicznej wypłaty. To jest najgorsze, bo jak się przyzwyczaisz do takiego życia, to już nie masz szans, żeby przyjechać do Polski pracować. No szybko, no chłopie, bardzo szybko. Dziękuję ci bardzo. 403 euro. Dobra, 20 tysięcy. Jedziemy na farmę. Nie ma co tutaj. Na pewno nie wrócę do budowlanki, bo tu się kwiatki odpowiem, że sam bym pracował przy wykończeniu wnętrz. Ale na wykończeniu wnętrz ja wiem, że tam ludzie zarabiają dosyć sporą kasę, nie? Nie, Kamil, nie byłem w Egipcie. No pewnie, że jest dużo lepiej, Arek Arasz. Jest dużo lepiej w Polsce. I to przez plusy, nie plusy też jest dużo lepiej. Przejedziemy? Przelecieliśmy, zobaczcie, kurde blade. Nawet się kółka chyba umyły, ej. Znaczy opony bardziej. Dobra, wstawimy go tutaj do garażu. O, Mariusz, siema Mariusz. No to nie jestem chłopie, no ja to znam z autopsji. Ile lat ja tu musiałem siedzieć i do czego musiało w końcu tutaj dojść, znaczy do czego musiało dojść. Musiałem wyjechać jeszcze w ogóle w drugą stronę, tak naprawdę zaryzykować. Ja przyjeżdżając tutaj, myśmy nie wiedzieli z moją żoną, czy ja będę mógł jej wysyłać do Polski połowę z tych pieniędzy, które jej wysyłałem, jak pracowałem w Sztokholmie, bo to się wydawało na początku nierealne pracować tu, wynająć sobie, wtedy ja w hotelu mieszkałem przez miesiąc. No ale no, człowiek nie wiedział, że pracował w polskiej piekarni u Polaków i wypłata u Szwedów będzie praktycznie jeszcze raz prawie taka. Także właśnie tu jest ta różnica. Człowiek czasami za bardzo się boi, za długo siedzi w jednym miejscu, a to trzeba właśnie być odważnym i szukać. Kupiłem Mafię 2 za 62. O! Dobra, słuchajcie, mamy 20 tysięcy euro. Przekaż pieniądze. Patrzcie, jak nam pieniążki z konta uciekają. Psz. 0 eurasków mamy. Ale teraz mamy już tylko do spłacenia 103 wujkowi. A nie można tych pieniędzy od niego odzyskać? Ej, daj mi pieniądze, wujek, z powrotem. Nie, wujek nam nie da hajsiwa. Także tak wygląda situation, moi drodzy. Dokładnie, Witek, widzisz. A to kiedyś mój ojciec mówił, Witek. I ja się z tego nie tyle, że śmiałem, ale mówię, o co ten pierdzieli za bzdury. Mój ojciec mi zawsze mówił. Mój ojciec mówił tak. Mirosław. O, mój ojciec mówił tak, ja wam powiem, na sam koniec. Mój ojciec mówi, ja wsiadam w samochód, jadę na drugi koniec Polski albo gdzieś tam, wtedy w Polsce tylko jeździł. I mówi, muszę się wyrobić w określonym czasie, muszę pilnować tachografu. Mówi,
Muszę coś w tej trasie jeść, muszę się wyspać. On mówi, a ty idziesz do swojej piekarni, idziesz na 8 godzin, po 8 godzinach walniesz drzwiami, wychodzisz i jedziesz do domu. I to była właśnie ta różnica, której ja jeszcze kiedyś nie rozumiałem, bo tak już kierowca, taki fajny zawód, co myślałem, nie? To jest fajny zawód, to jest dla ludzi z pasją, ale tak jak dlatego, jak się mnie ktoś pyta, czy ja bym poszedł jeździć, to mówię, nie. Nie, chyba że o, tak tu, w Szwecji, jak ja widzę, jak oni jeżdżą w ogóle ci dostawcy tymi dużymi samochodami, jak jeżdżą, wożą mąki, nie mąki, dobrymi wozami jeżdżą, pracują 8-9 godzin, idą do domu, to jest wszystko jakoś zrobione. Czarne raki zobaczymy, dzięki. Jechać za granicę i tam zostać, nie wracać do Polski, bo się nie opłaca, no jeżeli ma się rodzinę i kasę przylewać na konto. To się opłaca, Zeus. Na dłuższą metę to jest ciężkie, ale to się opłaca pracować tu, wysyłać pieniądze do Polski. Tylko że przychodzi taki dzień, że ty już mówisz dość. Nie, to już dalej tak nie pójdzie, nie? Także są różni ludzie. Jedni wyjeżdżają i wracają na emeryturę. Ja bym tak chciał zrobić. Jedni wyjeżdżają i w ogóle nigdy nie wracają. Jedni wyjeżdżają i wracają po roku, dwóch, trzech, jak uzbierają kasę na coś, na co chcieli i żyją sobie tylko w Polsce. Niektórzy w ogóle nie wyjeżdżają. Także... od żony odpocząć. Dobra, moi drodzy. Słuchajcie, spłaciliśmy wujka. Spłaciliśmy kolejne 20 tysięcy. Mamy spłacone 146. Do zapłaty jeszcze 103. Także być może zobaczymy się w jakimś kolejnym streamie bądź filmie z Lumberjack Dynastii, ale no tu jeszcze trzeba grubo posiedzieć. Jeszcze zobaczę tylko tą szklarnię. Tutaj jeszcze też nie jest urośnięte. Nie ma co tutaj w ogóle zaglądać. Ej, a te dwirze się odmykają? Panie, tu się dwirze odmykają. No jo, bo tu nie ma żadnych wichajstrów, żadnych tych. Bo tu trzeba wejść do środka. Ale tu już od środka mogli jakieś wichajstry zrobić, żeby tu odblokowywać i wtedy, nie? Ale panie, to pięknie jest. Widzicie, tyle czasu ja w tą grę gram, a w ogóle nie obczaiłem jej. Także dziękuję wszystkim bardzo za dzisiejszą, kurde, obecność. Po co to, kurde? Zapraszam na kolejne streamy. Ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Hejka, słuchajcie. Jeszcze raz wszystkich bardzo pozdrawiam. Trzymajcie się.